Grupa estradowa. Sukcesy grupy estradowej to wysiłek całej formacji. To ciężkie dni i intensywna praca. Szanowni Państwo, na to wszystko składa się następujące osiągnięcie. Mistrzostwa Polski Światowej Federacji Tańca Artystycznego w Bydgoszczy. Tytuł Mistrza Polski formacji w kategorii latinoamerykańskiego tańca synchronicznego. Liga Taneczna Światowej Federacji Tańca Artystycznego. Złoty medal mini formacji oraz solo. Ogólnopolski turniej tańca. Raz, dwa, trzy Dance With Me Janikowo 2021. Złoty medal formacji kids w tańcu latynoamerykańskim. To wszystko pod kierownictwem pani Katarzyny Becmer. Zapraszam teraz uczniów szkoły podstawowej nr 1, którzy ciężko pracowali na ten sukces. Bartnicka Zofia, Chwetczuk Maja, Dudkowska Nadia, Kantorska Zuzanna, Kuczkowska Katarzyna, Witkowska Zuzanna oraz Zalaś Aleksandra. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Uczniowie szkoły podstawowej nr 3. Argalska Nadia, Gołoś Zuzanna, Grabowska Sandra, Liszewska Wiktoria, Murawska Nikola, Pyszora Julia, Siatkowska Kornelia, Skrzyńska Matylda, Szalkowska Irmina, Szałwińska Róża, Szczęsna Natalia, Tyburska Izabela, Wysakowski Wiktor, Wysocka Vanessa i Zielińska Patrycja. Pragniemy dodać, iż Pyszora Julia zdobyła złoty medal solo. Liga Taneczna Światowej Federacji Tańca Artystycznego Warszawa 2021. Gratulujemy.
Zapraszamy do wspólnego zdjęcia, tak. Szanowni Państwo, ośmielę się tu w imieniu przede wszystkim pani Katarzyny Becmer i małżonka, myślę też inicjatywy Urzędu Miasta i Zdomu Kultury, ale wszystkim pani Katarzyny Becmer, która 30 lat temu założyła tą niesamowitą grupę, przechodziła wielką ewolucję. Dziś to jest pewnie setka, jak nie więcej, dzieciaków tańczących i śpiewających. Na jubileusz, pani Kasiu, mogę to powiedzieć, 2 października w Rybickim Centrum Sportu o godzinie 17:00. Będzie to otwarty dla mieszkańców. Warto zobaczyć. Ten, kto nie był na Agrze albo nie widział z bliska naprawdę wyjątkowych tańców, sukcesów międzynarodowych i ogólnopolskich, to zapraszamy. 2 października w hali Rybickiego Centrum Sportu o godzinie 17:00. Wielka gala 30-lecia dziecięco-młodzieżowej grupy estradowej. Tancerzy i solistki. Dziękujemy, zapraszamy. Poprosimy jeszcze panią Julia Pyszora, prosimy, tak? Czytałam. Złoty medal solo Liga Taneczna Światowej Federacji Tańca Artystycznego w Warszawie. Gratulujemy.